Cześć! Co słychać? Stare raszple nie chcą zdychać? Boże, jak sucho. Nie było mnie tu chyba z miesiąc i trochę za wami tęsknię. Tęskniłem, bo już jestem. Ja mam nadzieję, że wy trochę też. Co prawda nie przychodzę z takim materiałem typu analiza mowy ciała albo z jakimiś przygotowanymi poradami, ale myślę, że co wierniejsi widzowie będą zainteresowani tym, żeby zobaczyć taki materiał. Przynajmniej do połowy. Zacznijmy od tego, że... Zacznijmy od tytułu tego odcinka, dobra? Bo nazywa się Pytania do Konrada i jakoś mam taką wewnętrzną potrzebę powiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Oglądam taki kanał na YouTube, nazywa się Czas Dżentelmenów i tam jest ogólnie rzecz biorąc o etyce, o savoir vivre i tak dalej, i tak dalej. I jest tam prowadzący o imieniu i nazwisku Łukasz Kielban i on sobie stworzył Pytania do Kielbana. Zawiera komentarze, które są według niego interesujące i odpowiada na nie w takim coś w formie Q&A. I dlatego też postanowiłem się zainspirować, zerżnąć i napisać, po prostu powiedzieć, że to będą pytania do Konrada. Dużo takich filmów mi umyka, znaczy nie filmów, tylko komentarzy, bo na każdy chciałem zrobić taki 10, 12, 15 minutowy filmik, a z realizacją jest różnie, a ludzie wtedy też nie otrzymują odpowiedzi na to. Więc postanowiłem, żeby po pierwsze pokazać, że tu jestem, a po drugie odpowiedzieć na co niektóre według mnie dość interesujące pytania. Dzwoni ciocia z drugiego końca Polski, z którą nie rozmawiałem rok i trochę się zdziwiłem. Dobra, tak więc spróbujmy, dobra? Na samym początku, czy wolność i postęp to ściema? A na czym nie polegać? No, jak sądzicie, bądźmy szczerzy, no, niektóre materiały, które są już udostępnione u nich na stronie, no może nie na stronie, na kanale, wydają się beką, to, że wyrzucili jakiegoś gościa, bo nie nosił krawatu, albo że coś tam z jakąś piramidką. Jeżeli oni mają być poważną partią, to na ten początek albo starają się przejść płynnie z tego, co robili Disco Polo, do potem partii politycznej. Na tą chwilę uważam, że to jest taki sposób na zdobycie popularności. Ale fajnie, że ten film jest podzielony tak na zatytułowane części. Wcześniej nigdy tego nie widziałem. I to jest fajna rzecz. YouTube to umożliwił. Co prawda w starych filmach nie chce się tego za bardzo robić twórcom. Przynajmniej mnie. Ale nowe filmy raczej będą coś takiego miały. To jest taka linia czasu i pokazuje, znaczy linia czasu, takie znaczniki czasowe, dzięki czemu możecie szybko przeskoczyć do interesującego was tematu, a nie skakać od początku do końca, a potem gdzieś w środku, a gdzie jest odpowiedź na moje pytanie. Zresztą dużo tych clickbaitowych tytułów zwykle gdzieś tam pod koniec filmu ma odpowiedź, albo czasami nawet nie ma odpowiedzi, więc to jest taka walka, myślę, z tym, żeby jednak pytanie w tytule, czy w miniaturce, albo jakieś tam hasło zostało przez to, dzięki temu, że jest odpowiedź właśnie w tych znacznikach. Szumowski, super, tak jak mówi Abelard Giza, prosto, szczerze, bez ogródek. Jeżeli chodzi o dymisję Szumowskiego ze swojego stanowiska, to w tym filmie widać pewnego rodzaju ekscytację, to raczej nie jest ulga. Drugim punktem dzisiejszej konferencji jest fakt, że chciałem Państwa poinformować, że dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Zobaczmy, że od czasu do czasu wywołuje to w nim uśmiech, kiedy zaczyna o tym mówić. Ciężko mi określić, co jest powodem. Mogę się domyślać, że wie, że duża część Polski patrzy na niego, obserwuje jego zachowanie i wiele osób chciało, żeby się podał do dymisji. I przekazywanie informacji, to w jaki sposób to robi, świadczy o tym, że jest tym pewnego rodzaju podekscytowany. Chociaż nie wiem, czy to słowo może być tutaj odpowiednie. Kamila, może film o tym, skąd czerpiesz wiedzę na temat mowy ciała, jakie czytasz książki, jak się rozwijasz w tym temacie. I to jest bardzo interesujące dla mnie komentarz. To jest bardzo dobre pytanie, Kamila. Mową ciała interesuje się od 8 lat, bo 8 lat temu w sierpniu kupiłem książkę w Sopocie Mowa Ciała Alan i Barbara Peace. To było takie pierwsze coś, co mnie popchnęło, żeby zgłębić tę wiedzę. Bardzo mnie to interesuje i coraz bardziej.
Czytając literaturę, w głównej mierze opierałem się na tym, co tam było napisane. Potem zacząłem chodzić na inne kursy, na których można było się również tego dowiedzieć. Na tą chwilę raczej konfrontuję to, co było w książkach, czy to, co zaobserwowałem, z tym, co faktycznie ktoś poczuł. Mianowicie, kiedy widzę u kogoś strach albo jakąś emocję, to często zapytam, czy się boisz w tej chwili, albo co się stało, że wykonałeś taki a taki gest. To pozwala mi lepiej zrozumieć drugą osobę. Ponieważ w książkach możesz się dowiedzieć, że ten gest oznacza to i to. Oczywiście jest zwykle zaznaczone, że wcale tak nie musi być, ale zadając pytanie drugiej osobie, możesz skonfrontować to. O ile cię oczywiście nie okłamie, ale od tego są inne książki, tak jak Paul Ekman, Wykrywanie kłamstwa w małżeństwie, biznesie i gdzieś tam jeszcze. Tak się nazywa książka. I tak samo również później trzeba to konfrontować z innymi, na przykładach z innymi osobami, czy cię okłamują, czy nie. A pytanie, jak się rozwijam w tym temacie, myślę, że raz lepiej, raz gorzej. Czasami jest to tak, że lecę z powerem i chłonę książki, i obserwuję dużo ludzi, rozmawiam z ludźmi na ten temat, ale jako tak idziemy w dobrą stronę. Legionista, wiem, że spóźnione pytanie, jednakże czy można wykorzystać stres przeciwnika, podczas gdy widać na przykład zwilżanie ust, czy powiedzenie osobie debatującej, że widzi się stres po jej stronie, jest skuteczne, czy lepiej stosować inne chwyty? Myślę, że to jest dość mądre, jeżeli wiemy, co robić. W momencie, kiedy widzisz, że ktoś jest zestresowany, to można zaznaczyć, hej, widzę w tobie stres. Przecież pewnie nieraz mieliśmy taką sytuację, że zarumieniliśmy się, ktoś nas, spodobała nam się jakaś dziewczyna i ktoś mówi, o, podoba ci się, podoba, patrz jaki jest czerwony i to obniżało pewność siebie odbiorcy takiego komunikatu. Było to bardzo skuteczne. Może ten chwyt nie jest za bardzo taki miły, ale dość skuteczny. Czasami z niego korzystam, tylko warto jest, zresztą czasami może ktoś nie być zestresowany i widać, że zwilża usta, bo może to być również z innych powodów, ale jako tak nawet rzucenie takim atakującym hasłem trochę może przynieść pozytywne skutki. Mimika twarzy, cofnąć do tyłu, masło maślane. Tak zdaję sobie z tego sprawę, że czasami korzystam z tego pleonazmu. Wydaje się, że samo określenie spójrzcie na mimikę tej osoby jest takie brakujące, takie, że jednak wypada tam powiedzieć mimika twarzy. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie może być mimika ręki, czy mimika, no właśnie, ale tak już, ja wiadomo, z przyzwyczajenia. Staram się nad tym panować. Pytanie nie na temat, ale przypomni mi ktoś, czy przymykanie oczu podczas rozmowy może być oznaką kłamstwa. Oczywiście, że może, ale nie musi być. Także z wykrywaniem kłamstwa jest tak, że nie każdy gest świadczy o tym samym. Nie ma takiego jednego uniwersalnego gestu. Zresztą mówię o tym w swoich kursach. Można wejść na stronę i zobaczyć. Więc od razu powiem, że jeżeli przeczytasz gdzieś, że przymykanie oczu, czy zamknięcie oczu, czy też wpatrywanie się w rozmówcę, jeżeli pytasz kogoś o coś i ktoś patrzy ci w oczy cały czas, to żadna z tych elementów nie oznacza, że ktoś w 100% kłamie. Dzięki, że jesteś i mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo. Cześć!